Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo, że Państwo zechcieliście przyjąć zaproszenie na naszą konferencję prasową. Chcieliśmy Państwa zainteresować kolejną ciężką sytuacją, jeżeli chodzi o stanowiska pracy tutaj w Przemyślu czy w powiecie przemyskim. Przypomnę, że już od dłuższego czasu koalicja rządząca zwija państwo, że tak określę, w wielu obszarach. Mianowicie pamiętacie państwo, 2 lata temu sprawa dotyczyła likwidacji niektórych sądów rejonowych, później to zostało przywrócone, ale też wiele takich instytucji na terenie Przemyśla, które funkcjonowało w szerszym zakresie, jest dotknięte różnego rodzaju restrukturyzacją, likwidacją, zmniejszeniem stanu zatrudnienia. Dotyczy to, proszę Państwa, i rejonu energetycznego, bo dziś mamy tylko punkt obsługi interesantów. Dotyczy to jednostek z zakresu kopalnictwa gazu ziemnego. Dotyczy to też przemyskiej poczty, gdzie będą dalsze redukcje w granicach bodajże ponad 100 pracowników i również spółki PKP Cargo, spółka, która jest spółką akcyjną, ale ona jest podzielona na wschodni zakład, który ma siedzibę w Lublinie i ostatnio się wyłoniła kolejna spółka PKP Cargo, spółka Tabor, czyli w dalszym ciągu jest podwojenie tych różnego rodzaju jednostek kolejowych. Kiedyś to było jedno PKP, było tu zatrudnionych w latach jeszcze późnych 80. czy nawet na początku 90. 10 tysięcy pracowników w całym rejonie przeładunkowym Przemyśl, Żurawica, Medyka. Dzisiaj w PKP Cargo w tym obszarze tutaj przemyskim jest zatrudnionych 730 pracowników, z tego 106 do 31 stycznia 2015 odchodzi, czy już odeszło w ramach programu dobrowolnych odejść. Pozostali są na nieświadczeniach pracy, gdzie mogą w okresie do roku czasu otrzymywać 60% wynagrodzenia. To wynagrodzenie jest ledwie tam paręset złotych powyżej najniższego wynagrodzenia. Jeżeli mamy rodzinę czteroosobową, niepracującą żonę, to po prostu nie sposób wyżyć, ponosić wszelkie koszty utrzymania takiej rodziny przy miesięcznym wynagrodzeniu tam w granicach ponad 1000 zł. Rzecz, proszę Państwa, dotyczy w szczególności sekcji napraw i utrzymania taboru w Żurawicy i sekcji utrzymania infrastruktury w Żurawicy i takiej samej sekcji, która jest w Medyce. Tam są wykonywane naprawy, przeglądy i rewizje wagonów z terenu Medyki. Tak to się fachowo nazywa. Naprawy, przeglądy i rewizje, z tym, że tak to ostatnio jest zrobione, że tak ponad 150 wagonów, przykładowo w styczniu, jest wysyłane do Skarżyska Kamiennej, tam są naprawiane i wracają z powrotem do Medyki i jest dopiero formowany skład pociągu towarowego. To tak na zdrowy rozum to jest to bardzo niegospodarne i nieekonomiczne. I jest zamiar, żeby tą sekcję zlikwidować w Medyce i przenieść do Żurawicy, gdzie w Żurawicy z tych 3 hal tylko jedna ma takie warunki już pracy zapewnione, gdzie jest zadaszenie odpowiednie, gdzie są maszyny, podnośniki, odpowiednia temperatura w tej hali. Natomiast 2 pozostałe to wymagają nakładów inwestycyjnych. W zasadzie przez ten okres funkcjonowania tej spółki te nakłady inwestycyjne to zamykają się kwotą 1 900 000 zł, czyli stosunkowo niewielką. Przypomnę, że parę lat temu zlikwidowano ten oddział cargo w Medyce,
przeniesiono go do Nowego Sącza, teraz zlikwidowano w Nowym Sączu i są oddziały w Lublinie, w Skarżysku. A przecież Medyka jest bardzo ważnym węzłem kolejowym i musimy zrobić wszystko, żeby te miejsca pracy utrzymać. Jest zawarte porozumienie, ale z tego porozumienia w zasadzie nic nie wynika w tym sensie, że nie będzie dalszej tej restrukturyzacji i likwidacji tych miejsc pracy. To ja tyle, co chciałem powiedzieć. Teraz poproszę pana przewodniczącego zarządu regionu, pana Romana Wawrzysko, który powie o szczegółach tego porozumienia, a później poprosimy pana Andrzeja Dziurkiewicza, pracownika z Medyki, który powie o problemach tam w tej sekcji utrzymania. Ja również dziękuję za zaproszenie, dziękuję dziennikarzom za tak liczne stawienie się. Skoncentruję się po już takim wstępie, który pan senator tutaj nas wprowadził. Problem dotyczy możliwości po raz kolejny likwidacji miejsc pracy w naszym regionie. Dotyczy to właśnie sekcji i w Żurawicy, i w Medyce, naprawy tego taboru. Na dzień dzisiejszy jest zawarte porozumienie, o którym już tutaj był sygnał. To porozumienie jest, pozwolę sobie posłużyć się, z 11 lutego. W tym porozumieniu jest wstępnie powiedziane, że wszelkiego typu działania zmierzające do likwidacji czy też zmian organizacyjnych, przesunięcia, bo tak wstępnie miało być, że do końca czerwca bieżącego roku sekcja naprawy w Medyce zostanie zamknięta i przeniesiona do Żurawicy. Czym się kierują, jakimi względami, trudno mi jest tutaj w tej chwili tłumaczyć w jakikolwiek sposób pracodawcę, bo my tego nie wiemy. Natomiast chcę powiedzieć, że w dniu 29 stycznia Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska zajęło stanowisko w tej sprawie po zasięgnięciu informacji i podjęliśmy to stanowisko dotyczące likwidacji sekcji napraw i utrzymania taboru w Żurawicy i sekcji utrzymania infrastruktury w Żurawicy należących do PKP Cargo Wschodni Zakład Spółki w Lublinie. Czy dzięki tym działaniom podjętym przez Solidarność, czy wszystkich organizacji związkowych i w formie nacisku, który postanowiliśmy zainterweniować u pani minister infrastruktury, u samego prezesa PKP Cargo Ola oraz zaangażowaliśmy się i tutaj jest też między innymi, jak widać, zaangażowanie pana senatora, ale podjęliśmy też inicjatywę. Wystosowaliśmy pismo do pana posła Tomasza Poręby, pana posła Stanisława Ożoga, oczywiście to są posłowie Europarlamentu, do pana wicemarszałka Marka Kuchcińskiego, Jana Ziobro, Piotra Tomańskiego, Marka Rząsy, do marszałka województwa i do pani wojewody. 29 stycznia dosyć takie stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Solidarności, jak powiem, dosyć stanowcze, bo sugerowaliśmy też, nie ukrywam w tym stanowisku, że jeżeli nie zostanie nam przynajmniej przedstawione względy ekonomiczne tych podjętych decyzji, to zaostrzymy swoje działania. Jak wiemy, w tym czasie też dosyć duże działania związkowe były podejmowane na Śląsku. Kolejarze również się wpisywali w ten scenariusz. Nie ukrywam, że mieliśmy bardzo konkretne plany na to, aby też u nas, biorąc pod uwagę całą trudną sytuację naszego regionu, też podjąć dosyć radykalne kroki. Na tą chwilę wszystkie te działania związkowe zostały zawieszone, między innymi dzięki temu, że takie porozumienie, w którego treści jest zawarte, że bez poinformowania, bez konsultacji ze stroną społeczną, czyli ze związkami zawodowymi, PKP Cargo nie będzie w tym roku podejmować żadnych działań. To, nie ukrywam, nie rozwiązuje tego problemu, bo
Pozwolę sobie też informację tutaj przeczytać, bo w strategii spółki PKP Cargo S.A., czyli tej nadrzędnej spółce, na lata 2015-2018 jest wpisane wyprowadzenie naprawy i rewizji do spółki Tabor. Zatem ten problem nie jest definitywnie jeszcze i dla nas satysfakcjonująco rozwiązany, bo samo zawieszenie na rok nie rozwiązuje problemu ewentualnej likwidacji stanowisk pracy w naszym regionie. Co prawda mówi się dzisiaj o przesunięciu jednych stanowisk z Medyki do Żurawicy, ale jak powiedziałem, niczym nie jest to ekonomicznie uzasadnione. Tutaj pan, który jest z nami, pracownik, który ma pełną wiedzę, świadomość, jak to wszystko wygląda, myślę, że też nam to wyłuszczy, ale ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że strona związkowa na pewno nie ma wiedzy, czym pracodawca, czym PKP Cargo S.A. kieruje się przy podejmowaniu tych swoich drastycznych dla nas decyzji, a historia i dotychczasowe postępowanie uczy nas jednego, że z dużą ostrożnością i obawą podchodzimy do wszelkiego rodzaju takich stwierdzeń, że zawieszamy, wstrzymujemy, a to mimo wszystko dalej kroczy. Oczywiście mam nadzieję, że rozmowy, które w tym temacie nadal muszą być prowadzone, doprowadzą też do tego, że i pracodawca przedstawi nam swoje propozycje i zrozumie też nasze racje i postulaty. W Żurawicy i w Medyce podkreślam to, co już powiedział pan mecenas, a miał okazję zauważyć, bo był obecny w tych obu miejscach. Jest pełna infrastruktura, zaplecze, ludzie przygotowani z pełnym doświadczeniem. Mogę tyle z mojej zadać pytanie? Proszę. Od razu nas czy ja dobrze zrozumiałem? Zorganizowaliście panowie konferencję prasową, żeby poinformować nas, że miejsca pracy w PKP Cargo są zagrożone, tak? Tak jest. Dobrze. Więc teraz nagram krótką wypowiedź naszego Andrzeja Matusiewicza. Prosił o komentarz. Ja dzisiaj zadzwoniłem, skontaktowałem się z PKP Cargo, rozmawiałem z panem Mirosławem Kółkiem, rzecznikiem prasowym całej tej spółki. I powiedział tak, że obecnie badana jest efektywność jednostek. Pakiet gwarancji pracowniczych gwarantuje pracownikom zatrudnienie, że nie może być tak, że ktoś zostanie zwolniony. Ten pakiet obejmuje do 4 i do 10 lat i powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma planu likwidacji ani jednego z istniejących tu podzakładów, on to mówi, czy operuje jakimś innym językiem. Ja bym prosił o komentarz, no bo z jednej strony jest konferencja prasowa, w której panowie mówicie, że miejsca pracy są zagrożone, przedstawiciel PKP mówi coś innego. Krótkie takie odniesienie do tego, bo nie wiem, o co chodzi. Według naszych informacji, a mamy te informacje u źródła, czyli rozmawiając z pracownikami sekcji utrzymania napraw i utrzymania taboru w Medyce i w Żurawicy, jest przewidziana restrukturyzacja, likwidacja w Medyce i już część tam pracujących jest na tak zwanym nieświadczeniu pracy. 30 pracowników jest na nieświadczeniu pracy. To nieświadczenie może być do roku czasu i jest przewidywana ta restrukturyzacja, tak jak mówił pan przewodniczący. Zresztą to wynika również z tego porozumienia. Więc pan rzecznik prasowy spółki PKP Cargo, ale czy tego zakładu wschodniego w Lublinie? Całego w Warszawie. A, to, ale to, on zbierał informacje. No to widocznie no, te informacje nie są precyzyjne. Dobra. No ja tak, poproszę teraz pana Andrzeja Dziunkiewicza. Proszę bardzo, może pana. Dzień dobry państwu, dziękuję państwu za przybycie. Na wstępie chciałbym panu senatorowi podziękować, że podjął ten drażliwy temat. Jeżeli chodzi o PKP Cargo, podziękować panu przewodniczącemu, który też tutaj wspomniał i wiele danych tutaj przedstawił. No ja jestem tylko jako pracownik Cargo. No i tutaj, co pan redaktor w tej chwili zadawał pytanie panu senatorowi, owszem, jest ten pakt gwarancji pracowniczych.
Z tym, że pracownicy, którzy mają mniej lat pracy, to ich obowiązuje kilkukrotnie, czyli chyba 50, a pakt. A pracownicy, którzy mają powyżej 30 lat pracy, no to wiadomo, jest 10-letni pakt. Tak. Ale no tak, zgadzam się z tym, co pan rektor tutaj mówił, ale jest taka sytuacja tego typu, że pracę możemy utrzymać. Ci pracownicy, którzy w tej chwili są na nieświadczeniu pracy, no od, to co ja wiem na dzień dzisiejszy, z dniem 1 marca mają być odwołani z tego nieświadczenia, z tym, że będzie to kwestia tego typu, że będziemy wyjeżdżać w teren, czyli lubelski zakład, który... Też to o to przepraszam, że panu wchodzę w słowo, ale też go pytałem, ja mówię, że nie do przyjęcia jest sytuacja, w której ktoś będzie na drugi kraniec Polski. No niestety... No to może jest niedoinformowany, bo jednak dyrekcja swoje robi, no a rzecznicy po prostu są niedoinformowani. To, co ja słyszałem na dzień, na chwilę obecną. No i jeżeli chodzi o sekcję medyka, no to wiadomo rzecz, wykonywaliśmy tam naprawy bieżące, wykonywaliśmy przeglądy okresowe. I zawsze naprawy bieżące, jak i przeglądy okresowe były przez naszą sekcję w medyce wykonywane w 100%, także pracowaliśmy bez zarzutu. Sprzęt jako taki tam mamy w dobrej jakości, pracownicy się też starają i na tym sprzęcie pracujemy oczywiście. Także tutaj na chwilę obecną no ja nie widzę, żeby po prostu przenosić sekcję medykę do Żurawicy, no i gdzie to wszystko po prostu pomieści, gdzie sekcja Żurawica też ma swój sprzęt, który kiedyś zdemontowany został, a w chwili obecnej może być zamontowany. Chodzi głównie o podnośniki. I no, jeżeli na ten temat, to tyle bym mógł powiedzieć, co w chwili obecnej wiem. Dziękuję ślicznie. Proszę państwa, ja jeszcze może uzupełnię, żebyście państwo mieli informację, jaka to jest skala tych przeglądów okresowych P3, czyli to są przeglądy co 3 lata. To jest 350 rocznie. To są generalne przeglądy wagonów pod każdym względem. Naprawy rewizyjne to jest około 120 do 130 wagonów miesięcznie i są jeszcze te tak zwane naprawy bieżące, czyli po każdym jeździe z towarem do danej stacji docelowej i powrocie te wagony są przeglądane, czy są sprawne technicznie i do tego oczywiście no, trzeba pracowników. Tu jest problem taki, który zasygnalizował pan redaktor w związku z wypowiedzią tego rzecznika prasowego, ale tej całej spółki. Całej spółki, ale panie redaktorze, cargo jest podzielone. Ale mają jednego. No tak, cargo mają, jest podzielone na kilka, czy już może nawet. Nie jest właściwe określenie kilka, bo prawdopodobnie to już jest kilkanaście, bo to jeszcze są te następne. W każdym razie ta informacja, że to jest zatrzymane i tak dalej, no nie jest informacją, proszę pana, prawdziwą, bo tu jest przygotowane, jest likwidacja medyki, jest przygotowywana i chodzi tylko o doinwestowanie Żurawicy. To też potrzeba po prostu będzie pieniędzy na te inwestycje, bo tak już jak już wspomniałem tam z pokryciem dachowym to jest co najmniej 1 000 000 zł na pokrycie dachowe jednej sali. Montaż tych wszystkich podnośników i innych urządzeń, które są zamontowane i funkcjonują bardzo dobrze w medyce i no, tego rodzaju powroty, te, które mają rzekomo być od 1 marca, jeżeli ci pracownicy tutaj zamieszkali w Przemyślu i w okolicach, mają jeździć do pracy, do Skarżyska i do Lublina, to jest chyba no, duże nieporozumienie. Zresztą zgodnie z przepisami prawa pracy, to by trzeba im było zmienić warunki pracy wypowiedzeniem zmieniającym. No, jeśli można. Te dwie wypowiedzi, no bo panie redaktorze, ja może powiem, ja nie wiem, co powiedział rzecznik PKP Cargo. Natomiast tak, w naszej ocenie i ocenie pracowników, co było powiedziane, na dzień dzisiejszy i te informacje, które mieliśmy, w styczniu niewątpliwie celem spółki było doprowadzenie do likwidacji zakładu w medyce. Jak zatem miało to dotyczyć pracowników? Trudno mi powiedzieć, czy by byli w stanie wszystkich przenieść do Żurawicy, czy oddelegowywaliby, jak w tej chwili
na inne miejsca, Skarżyska, do Lublina czy do innych zakładów w Polsce i jeszcze dalej. 25 pracowników na dzień dzisiejszy jest na tak zwanym postojowym, to jest 60% ich wynagrodzenia, biorąc pod uwagę to, co słyszeliśmy, że przeciętna... Ile jest na postojowym? 60%. Przeciętna płaca to jest rzędu około, powiedzmy, 1800 netto, to 60%, to możemy sobie policzyć, ile zostaje na takiego pracownika na utrzymanie całej rodziny, jeśli sam pracuje. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości i tu to jest dobry aspekt, że faktycznie tych 25 pracowników od 1 marca dzięki naszym działaniom między innymi ma wrócić do pracy. I to jest dobre, pozytywny odzew ze strony pracodawcy, natomiast odwołuje się w tym miejscu i jest to też dla nas niewyobrażalne, żeby za takie pieniądze oddelegowywać pracowników do jakichkolwiek innych miejsc. W tym przypadku mówi się o Lublinie i Skarżysku Kamiennej na okres co najmniej 3 miesięcy. To nie podlega dyskusji. Nie wiem, co ten rzecznik miał na myśli, że to jest niedopuszczalne. Jest dopuszczalne, bo to ma miejsce. Zatem należałoby poinformować pana dyrektora wschodniego zakładu, że według rzecznika PKP Cargo S.A. jest to niedopuszczalne. Chciałbym, żeby tak się stało. Także to jest jedno. Co do jeszcze powiem informacji, którą chcielibyśmy przekazać. Bardzo dokładnie tutaj był przygotowany pan senator, przekazując państwu te informacje. W chwili obecnej najbardziej istotnej, najwięcej pracy nie ulega i bardzo koniecznej, to są właśnie te naprawy bieżące i rewizje. Jest bardzo dużo tych napraw, to co powiedziałem wcześniej. Jest zaplecze, miejsce, jest to główna arteria kolejowa. Oczywiście należy też brać pod uwagę, że sytuacja polityczna z Ukrainą w chwili obecnej jest trudna, ale przecież to wiecznie nie może trwać i należy też uwzględnić aspekt przyszłościowy. I raz zamknięte miejsce pracy jest niemożliwe albo co najmniej bardzo trudne i ekonomicznie kosztowne do przywrócenia. A podkreślam, dzisiaj medyka, a nic nie gwarantuje, że przeniesiony sprzęt i część pracowników do Żurawicy za chwilę też nie zostanie zlikwidowany. Tego nam nie gwarantują. Oczywiście program dobrowolnych odejść jest na PKP i jeśli się mówi, że nie zwalnia się pracowników, zwalnia się poprzez inne formy wręcz wymuszania czy stawiania przed dylematem takim, że pracownik nie ma wyboru i korzysta z tak zwanych programów dobrowolnych odejść, tracąc pracę. Dziękuję. Dziękuję panu redaktorowi. Ktoś z państwa chce zadać pytanie? Nie ma chętnych, to dziękujemy bardzo.